tutaj strasznie szanuje się pracę, wykonywaną pracę, docenia się coś, co się wykonuje na co dzień. Chcemy też takiego właśnie górnika pokazywać, żeby on miał taki śląski profil, tak? Czyli mecze, gra do przodu, gra, która ma przynosić emocje, żeby ludzie byli zadowoleni. Nawet jak coś nam nie wychodzi, to nadrabiać wszystko zaangażowaniem, wolą walki, bieganiem i żeby było widać, że my tak naprawdę walczymy od pierwszej do ostatniej minuty zawsze o najwyższe cele i zawsze o te 3 punkty. Górnik dał mi szansę gry w Ekstraklasie, a teraz Górnik dał mi szansę reprezentowania klubu jako trener. No, myślę, że to jest, tak powiedziałem, takie zamknięcie całościowe rozwoju i jako piłkarz, i jako trener. No tu, jak większość chłopaków z tej miejscowości, czyli mówimy dalej o Paniówkach, każdy z nas zaczynał grać i wiele dobrych, wspaniałych wspomnień z tego boiska. Tutaj właśnie Paniówki się rozwijają, bo patrząc na trawę, to kiedyś było inaczej, patrząc na cały ośrodek, jest super. Wszyscy liczymy na to, że kolejni młodzi adepci, których jest bardzo dużo, za chwilę przyjdą na trening, zasilą kiedyś szeregi, między innymi Górnika Zabrze, ale w pierwszej kolejności Tempa Paniówki. Doświadczenie, które pan zdobył jako współzałożyciel Akademii Piłki Nożnej i przy okazji właśnie tej pracy z młodzieżą, to jest pewien kapitał, który pomaga panu także w pracy pierwszego trenera w Ekstraklasie? Potężny. Bez tego, myślę, nie byłoby spojrzenia, które często gdzieś nam umyka, które wydaje nam się błahe, nieistotne, a tak naprawdę one jest kluczowe. Tak? Taki też był cel, jak gdyby, zakładania Akademii. Nie tylko dawanie szansy kolejnym młodym zawodnikom, ale i również spojrzenie trochę z innej perspektywy, żeby być przygotowanym do pracy trenera. Bierz tu chłopaków do kamery! Ja zobacz! Top sędzia! A bierz tu tylko! Wszystkich? Ekstraklasa po godzinach, no a co? Trzeba się chwalić i tyle. No a co? Cześć prezes. Miło. Bierz chłopaków. Cześć chłopaki, dzień dobry. A tu hajdo! Proszę? Hajdo! Często pytanie, które słyszymy, czy są chętni? Tak, są chętni, jeżeli stwarzamy warunki, zobaczcie. A tak naprawdę mówię, tu życie toczy się non-stop. Często mówimy, że Górnik dzisiaj to jest młodość. Ale ja też cały czas podkreślam, tak naprawdę u nas grają najlepsi w danym momencie. Nie tylko młodość, ale tak naprawdę dajemy szansę zawodnikom, którzy chcą u nas grać, którzy widzą swoją ogromną szansę w reprezentowaniu barw Zabrza. Byśmy teraz ten kadr wrzucili, powiedzieli, gdzie to jest, no to myślę, byśmy powiedzieli Iława, Olsztyn, raczej nie Śląsk, nie? A tu proszę zobaczyć, jak ładnie, nie? A dosłownie za chwilę wjedziemy i się pokażą kopalnie z tego, to, co nam się kojarzy ze Śląskiem. Tata pracował na kopalni, no to syn musiał trenować pod jego okiem, nie? To, no tak. Takie naturalne, tak. Mama pracuje tutaj w szpitalu, teraz brat tu pracuje, więc tak to jest, no. Z pokolenia na pokolenia ta piłka przechodzi. Pamiętam, jak dziś, jak pierwszy raz tu wjeżdżałem takim Fiatem. Trochę te budynki były inaczej ustawione, ale za dużo się nie zmieniło. To żyje z sobą, to jest symbioza, nie? To jest z sobą połączone, nie da się jednego bez drugiego, jak gdyby, tak? To tak jest i to jest chyba, a to trzeba zobaczyć, nie? Te hałdy, tu się zjeżdża na 1000-1200, a tu się gra w piłkę, nie? Tak to jest, że jesteśmy bardzo blisko sobą związani pod każdym względem i zawsze nas to cechowało i byliśmy z tego bardzo dumni, że mogliśmy to połączyć, że mogliśmy grać dla ludzi, że przychodzą na nasze mecze i to było bardzo ważne dla nas. Knurów dał mi szansę pierwsze chodzenia do klas sportowych, szkoła numer 1, która jest niedaleko. Tutaj trenowaliśmy, tutaj graliśmy i tak naprawdę tu się poznawało przyjaciół, bo te przyjaźnie takie boiskowe zostały do tej chwili, a to boisko tutaj naprawdę pamięta zawodników takich, jak ciężko by nam było wyliczyć. Nie? W tej bramce pamiętam interwencję Jurka Dudka i tu Jurek naprawdę wiele tutaj miał ciekawych interwencji i parad. Te moje pokolenie jeszcze tak naprawdę to dzisiaj
otwarty, jest Polska, jest otwarta Europa, jest otwarta, można się realizować w różnych segmentach, nazwijmy to tak, a tak naprawdę te moje roczniki 70. No to albo sport, albo kopalnia tutaj przynajmniej, tak. Ostatnie dwa lata, jak mówimy o górniku, jak rozmawiamy, to nie tylko na Śląsku, nie tylko w regionie, ale gdzieś wyjeżdżamy na zewnątrz, widzimy wiele osób, jak mówią o górniku, uśmiechających się, gdzie górnik, gra górnika, spojrzenie na górnika wywołuje radość. To jest taki obrazek, że często człowiek staje z boku i patrzy, robi wrażenie, ogromne wrażenie, które tutaj nie potrafię przedstawić słowami, to trzeba zobaczyć, ale to jest to piękno sportu tak naprawdę, tak? Że ten mecz to jest puenta nie tylko dnia, ale całego tygodnia pracy, ale nie tylko dla zespołu, tak naprawdę do całego otoczenia, do wszystkich pracowników, kibiców i na to się czeka i później, tak powiedziałem prędzej, pewien okres z tym żyjemy i znowu mówimy o kolejnych spotkaniach.